Howard Phillips Lovecraft oraz Clifford Martin Eddy Jr. Opowiadanie pod tytułem Ukochani Zmarli. Jest północ. Przed świtem mnie znajdą i zabiorą do czarnej celi, w której będę marnieć bez końca, podczas gdy nienasycone żądze będą pożerać me siły życiowe i wysuszać me serce. Aż w końcu stanę się jednym z martwych, których kocham. Moją siedzibą jest śmierdząca dziura starego grobu, moim biurkiem płaszczyzna przewróconego kamienia nagrobnego, wygładzonego przez stulecia. Moim jedynym światłem jest światło gwiazd i rąbka księżyca, lecz mogę ją widzieć tak wyraźnie, jakby to było południe. Wokół mnie, z każdej strony, grobowi strażnicy trzymają straż nad zaniedbanymi grobami. Pochylone, walące się kamienie nagrobne leżą na wpół ukryte w gąszczu przyprawiającej omdłości, gnijącej roślinności. Nad tym wszystkim, jak sylwetka na żywym niebie, Dostojny monument wznosi swą surową, stożkowatą iglicę, jak widmowy przywódca lemuryjskich hord. Powietrze jest ciężkie od trującego zapachu grzybów i smrodu wilgotnej, bagnistej ziemi, lecz dla mnie jest to zapach Elizium. I ta cisza przerażająca cisza za pomocą której sama głębia mówi o tym, co poważne i tajemnicze. Nie mógłbym zmienić swego zachowania. Żyję w sercu tego miasta rozkładających się ciał i rozpadających się kości, gdyż ich bliskość wysyła ekstatyczne wzruszenia w mą duszę, powodując, że zastała krew płynie żywo w mych żyłach. A me odrętwiałe serce bije szalejąc z radości, gdyż obecność śmierci jest dla mnie życiem. Moje wczesne dzieciństwo było długą, prozaiczną i monotonną apatią. Ascetyczny, blady, wymizerowany, niski obiekt długotrwałych napadów śmiertelnego smutku. Nie byłem akceptowany przez zdrowych, normalnych rówieśników. Przezywali mnie psujem i staruchem, gdyż albo nie interesowałem się prostackimi zabawami dziecięcymi, w które się bawili, albo nie miałem sił, aby w nich uczestniczyć, nawet gdy tego pożądałem. Podobnie jak wszystkie inne wioski. Fenham miała swe plotki, szeptane zatrutymi jadem językami. Ich ciekawska wyobraźnia okrzyknęła mój letargiczny temperament, jako jakąś straszną nienormalność. Porównywali mnie z mymi rodzicami i kręcili głowami w złowieszczym powątpiewaniu na widok tak ogromnej różnicy. Niektórzy z najbardziej przesądnych. Otwarcie ogłosili mnie odmieńcem, podczas gdy inni, którzy wiedzieli coś o moich przodkach, zwracali uwagę na poważne i tajemnicze pogłoski dotyczące mego pra, pra, pra stryja, który został spalony na stosie jako nekromanta. Gdybym żył w jakimś większym mieście, z większymi możliwościami znalezienia pokrewnego towarzystwa, może miałbym możliwość pokonania tej wczesnej tendencji do odcinania się od świata? Gdy osiągnąłem wiek lat dziesięciu, stawałem się coraz bardziej posępny, chorobliwy i apatyczny. Moje życie nie miało motywacji. Wydawało się, że jestem w szponach czegoś, co otępiało me zmysły, powstrzymywało rozwój, opóźniało działania i pozostawiało mnie niewygodnie nieusatysfakcjonowanym. Miałem 16 lat, gdy wziąłem udział w pierwszym pogrzebie, pogrzeb w Fenham był najznaczniejszym wydarzeniem towarzyskim, gdyż nasze miasto było znane z długowieczności jego mieszkańców. Gdy prócz tego pogrzeb ten był pogrzebem kogoś takiego jak mój dziadek, nie ulegało wątpliwości, że ludność miasta Oumas złoży hołd jego pamięci. Póki co nie uważałem zbliżającej się ceremonii za godną najmniejszego zainteresowania. Wszystko, co miało zamiar wyrwać mnie ze stanu mej zwykłej inercji, było dla mnie tylko groźbą fizycznego i umysłowego zaniepokojenia. Wyłącznie z szacunku dla mych rodziców, a głównie dlatego, aby uwolnić się od tych dolegliwych potępień, którymi obrzucono mnie jako wyobcowanego z rodziny, zgodziłem się im towarzyszyć. W pogrzebie mojego dziadka nie było nic nadzwyczajnego. Póki nie zaczęto mu składać ogromnych wieńców, ale należy pamiętać, że była to moja pierwsza inicjacja w poważnych obrzędach przy takich okazjach. Coś w zaciemnionym pokoju, podłużnej trumnie z ponurymi draperiami, ułożonymi wokół niej masami pachnących kwiatów. W żalu okazywanym przez zgromadzonych wieśniaków, Wytrąciło mnie z mej normalnej apatii i przykuło moją uwagę. Wybity z chwilowego zamyślenia łokciem matki, poszedłem przez pokój do skrzyni, w której leżało ciało mego dziadka. Po raz pierwszy stanąłem twarzą w twarz ze śmiercią. Spojrzałem na chłodną, łagodną twarz, poznaczoną niezliczonymi zmarszczkami. I nie zobaczyłem niczego, co mogłoby wywołać tak wielki smutek. Przeciwnie, wydawało mi się, że dziadek jest niezmiernie zadowolony, a nawet dobrotliwie usatysfakcjonowany. Poczułem dziwne, zupełnie nieodpowiednie do sytuacji uniesienie. Ogarniało mnie tak powoli, tak ukradkowo. Że z trudem tylko mogłem uświadomić sobie jego nadejście. Gdy przypominam sobie tę złowieszczą chwilę, wydaje się, że musiała pochodzić od mego pierwszego spojrzenia na tę pogrzebową scenę, w milczeniu zaciskającą swój chwyt z subtelną zdradzieckością. Złowieszczy wpływ, który wydawał się promieniować ze zwłok, utrzymywał mnie w magnetycznej fascynacji. Wydawało się, że cała moja istota uległa naładowaniu jakąś ekstatyczną, elektryzującą siłą i poczułem, jak napinam się wbrew woli. Moje oczy próbowały przepalić zamknięte powieki zmarłego i odczytać sekretne przesłanie, które przesłaniały. Serce zabiło mocniej w niezdrowej radości i zaczęło tłuc o żebra z demoniczną siłą, tak jakby chciało się wyrwać z piersi. Ogarnęło mnie dzikie uczucie z zaspokojenia. Ponowne trącenie łokciem przez matkę pobudziło mnie do działania. Podszedłem do okrytej czarnym kirem trumny z ołowianym otępieniem. Odszedłem stamtąd z nowo zdobytą siłą. Gdy towarzyszyłem żałobnikom w drodze na cmentarz, całą moją fizyczną istotę przenikał jakiś mistyczny wpływ. Tak, jakbym połknął jakiś egzotyczny eliksir, jakiś obrzydliwy napar uważony według bluźnierczych przepisów samego Beliala. Mieszkańcy miasta byli tak zaangażowani w ceremonii, że radykalna zmiana w mym zachowaniu przeszła niezauważona przez nikogo z wyjątkiem mego ojca i matki. Jednak już następnej nocy wioskowi plotkarze mieli świeży materiał dla swych ociekających jadem języków dotyczący zmiany jaka zaszła we mnie. Pod koniec stymulacja ta zaczęła słabnąć. Po dniu czy dwóch wróciłam całkowicie do mego dawnego lenistwa, choć nie do wszechogarniającej nudy. Przedtem nie odczuwałem potrzeby wynurzenia się ze słabości woli, teraz dręczył mnie ogromny i nienazwany niepokój. Na zewnątrz byłem taki jak przedtem i plotkarze zajęli się czymś innym. Gdyby mogli choćby śnić o prawdziwej przyczynie mego ożywienia, to unikaliby mnie jak zapowietrzonego. Gdybym przewidział ohydną moc kryjącą się za krótkim okresem podniecenia, odgrodziłbym się od reszty świata i spędził resztę lat w błagającej o litość samotności. Nieszczęścia chodzą parami, a nawet trójkami. Następne pięć lat przyniosło śmierć obojga moich rodziców. Moja matka umarła pierwsza w następstwie zupełnie nieoczekiwanego wypadku, a mój początkowy żal był tak autentyczny, że byłem naprawdę zaskoczony, stwierdziwszy u siebie uczucie zaprzeczające już prawie zapomnianej diabolicznej ekstazie. Serce jednak znów zabiło we mnie dziko, raz jeszcze zabiło jak kafar i posłało w żyły gorącą krew z szybkością meteorytu. Strząsnąłem z mych ramion dokuczliwy płacz zastoju, by zastąpić go nieskończenie bardziej przerażającym ciężarem obrzydliwych, piekielnych rząd. Odwiedziłem pokój, w którym leżało ciało mojej matki. Moja dusza spragniona była tego diabelskiego nektaru, który wydawał się przesycać powietrze zaciemnionego pokoju. Wzmacniał mnie każdy oddech, podnosząc mnie na niebywałe wysokości seraficznego zadowolenia. Wiedziałem jednak, że jest to pewien rodzaj pijackiego delirium, które musi minąć pozostawiając mnie osłabionym po jego zjadliwej sile. Nie mogłem już kontrolować mych rządz, ani rozplatać gordyjskiego węzła, w który już dawno splątał się kłębek przędzy mojego przeznaczenia. Wiedziałem jednocześnie, że w jakiś szatański sposób moje życie zależy od zmarłych. Osobliwością mego życia było to, że reagowałem tylko na przerażającą obecność ziemi chroniącej zmarłych. Kilka dni później, gnany bestialskim zatruciem, od którego zależała pełnia mej egzystencji, odwiedziłem właściciela zakładu pogrzebowego w Fenham i poprosiłem go, aby przyjął mnie na swojego ucznia. Szok, jaki odczułem po śmierci matki, najwyraźniej zaskoczył ojca. Sądzę, że gdyby się domyślił cienia idei tego zewnętrznego wpływu, stanowczo odmówiłby swego udziału. Pokiwał głową po chwili pełnego smutku zamyślenia. Nie sądziłem, że stanie się obiektem mej pierwszej praktycznej lekcji. On także zmarł nagle, w wyniku niespodziewanego ataku serca. Mój szef robił wszystko, co mógł, aby odradzić mi branie udziału w balsamowaniu jego ciała, nie zauważył jednak nagłego błysku w mych oczach, gdy w końcu przekonałem go do swego diabolicznego punktu widzenia. Nie mam nadziei wyrazić zasługujących na potępienie uczuć. Niewypowiedzianych myśli, które przepływały wzburzonymi falami przez mą rozgorączkowaną duszę, gdy pracowałem nad pozbawioną życia materią. Niedościgniona miłość była nutą przewodnią tych pomysłów. Miłość większa, daleko większa od tej, jaką okazywałem mu, gdy żył. Mój ojciec nie był bogatym człowiekiem, jednak posiadał na tyle dóbr ziemskich, że mógł uczuć się niezależnym. Jako jego jedyny dziedzic znalazłem się raczej w paradoksalnej pozycji. Moja wczesna młodość nie zapewniła mi kontaktu z nowoczesnym światem. Przeciwnie, prymitywne życie w Fenham z towarzyszącą mu izolacją okryło mnie kirem. Ostatecznie długowieczność jego mieszkańców pokonała moją cierpliwość. Po zabezpieczeniu majątku udałem się do Bayboro, miasta oddalonego jakieś 50 mil. Tutaj rok mej uczniowskiej praktyki postawił mnie w korzystnej pozycji. Nie miałem trudności w dostaniu się do Gresham Corporation. Największego zakładu pogrzebowego w mieście. Nawet nakłoniłem ich do tego, że pozwolili mi spać na miejscu, gdyż już wcześniej bliskość śmierci stała się moją obsesją. Zabrałem się do roboty z niebywałą gorliwością. Żaden przypadek nie był zbyt makabryczny dla mych bezbożnych zmysłów. I wkrótce stałem się mistrzem w wybranym przeze mnie powołaniu. Każde świeże ciało przywiezione do zakładu oznaczało spełnienie obietnicy piekielnego szczęścia, powrót tego wzburzenia tętnic, które zamieniało moje ponure zajęcie w ukochane poświęcenie. Doszło do tego, że nienawidziłem każdego dnia, który nie przynosił żadnego zmarłego, którym mógłbym się rozkoszować, i modliłem się do wszystkich odpychających bogów piekieł, aby zesłali szybką, pewną śmierć na mieszkańców miasta. Potem nadeszła noc, w której przemykająca się postać skradała się potajemnie, z zacienionymi ulicami przedmieść była to smoliście czarna noc, z księżycem przesłoniętym nisko wiszącymi chmurami. Postać ta skradała się, skrywając się za drzewami, i co chwilę spoglądała przez ramię. Miała do spełnienia jakąś potworną misję. Później poranna gazeta mogła poinformować swych żądnych sensacji czytelników o szczegółach koszmarnego przestępstwa, kolumna za kolumną niesamowitych rozkoszy ohydy, paragraf po paragrafie niemożliwych wyjaśnień i nieprawdopodobnych sprzecznych ze sobą podejrzeń. Mimo tego wszystkiego czułem się pewnie. Któż, szukając końca dzikiego popędu do zabijania swych współmieszkańców, przez chwilę nawet mógłby podejrzewać pracownika zakładu pogrzebowego, gdzie śmierć była czymś naturalnym i codziennym? Zaplanowałem każde przestępstwo z maniakalną chytrością, starając się, aby każde z mych morderstw różniło się od pozostałych tak, by nikt nie mógł nawet śnić, że wszystkie są dziełem jednej pary zakrwawionych rąk. Następstwem każdej nocnej wycieczki była ekstatyczna godzina rozkoszy, zgubna i nieukojona. Zadowolenie zawsze wzmagał fakt, że to boskie źródło może być później przekazane w me oczekujące rozkoszy ręce w czasie mych normalnych zajęć. Czasami zdarzały się takie podwójne i ostateczne przyjemności, rzadkie i wyborne wspomnienia. Przez długie noce, podczas których chroniłem się w mym sanktuarium, przez milczenie mauzoleum, zmuszony byłem przybrać nowy i niewypowiedzialny sposób okazywania mych uczuć zmarłym, których tak kochałem, zmarłym, którzy obdarzali mnie życiem. Pewnego ranka pan Gresham przyszedł dużo wcześniej niż zazwyczaj i zastał mnie rozciągniętego na zimnej płycie, pogrążonego w potwornej drzemce, z ramionami obejmującymi sztywne, nagie ciało psującego się trupa. Wypłoszył mnie z mych lubieżnych marzeń, jego oczy wypełnione były obrzydzeniem i współczuciem. Delikatnie, lecz stanowczo powiedział mi, że muszę opuścić jego zakład, że moje nerwy są zbyt napięte, że potrzebuję długiego odpoczynku od odrażających czynności, że moja wrażliwa młodość została zbyt głęboko dotknięta przez deprymującą atmosferę otoczenia. Jak mało wiedział o demonicznych rządzach, które popychały mnie do tych obrzydliwych słabostek. Byłem na tyle mądry, aby wiedzieć, że argumenty me wzmocniłyby tylko jego wiarę w me potencjalne szaleństwo. Daleko lepiej było pozostawić go w tym przekonaniu, niż pozwolić mu odkryć motywy leżące u podstaw mych działań. Po tym wydarzeniu nie odważyłem się pozostawać zbyt długo na jednym miejscu, z obawy, że jakiś jawny akt obnaży moją tajemnicę dla niezbyt wyrozumiałego świata. Wędrowałem od miasta do miasta. Pracowałem w zakładach pogrzebowych, na cmentarzach, raz nawet w krematorium, wszędzie gdzie miałem możliwość znalezienia się blisko zmarłych. Do których tak tęskniłem. Potem nadeszła wojna światowa. Byłem jednym z pierwszych, którzy się zgłosili, jednym z ostatnich, którzy wrócili. Cztery lata zbroczonej krwią kostnicy, piekło, przyprawiające o mdłości błoto deszczu i gnijących rowów ogłuszające wybuchy histerycznych osłon, monotonne bębnienie szydzących z nas kul, dymiące szaleństwo fontan plegetona, duszące opary morderczych gazów, groteskowe pozostałości roztrzaskanych i rozerwanych ciał, cztery lata satysfakcji. U każdego podróżnika istnieje żądza powrotu do scen z dzieciństwa. W kilka miesięcy później zawędrowałem w znajome okolice Fenham. Opustoszałe, zrujnowane farmy stały przy drodze, a lata położyły swoją pieczęć na miasteczku. Zaledwie kilka domów było zamieszkałych, ale wśród nich był jeden. Które kiedyś nazywałem swoim domem: zarośnięte, zduszone przez gąszcz ścieżki, potrzaskane szyby w oknach, zapuszczone bez troski trawniki rozciągające się za domem. Teraz dom mój był schronieniem rozwiązłego pijaka, maltretowanej żony i niechcianego dziecka, które dzieliło ich los. Podsumowując, cały przepych otoczenia mej młodości uległ rozproszeniu, także gnany szaleńczą myślą skierowałem swe kroki do Bayborough. Tutaj także lata przyniosły zmiany, lecz zupełnie w odwrotnym kierunku. Małe miasto, jakie pamiętałem, powiększyło się prawie dwukrotnie mimo że czas wojenny przerzedził mieszkańców. Instynktownie odszukałem me dawniejsze miejsca zadowolenia, znajdując je tam, gdzie były jednak pod nieznajomą nazwą spadkobiercy nad drzwiami, gdyż zaraza grypy dotknęła pana Gryszama w czasie, gdy chłopcy byli za morzem. Jakiś fatalny nastrój opanował mnie, gdy prosiłem o pracę. Powiedziałem z pewnym drżeniem, że pracowałem tu, gdy przedsiębiorstwem zarządzał pan Grisham, lecz moje obawy były bezpodstawne. Mój poprzedni pracodawca zabrał tajemnicę mego nieetycznego zachowania się do grobu. Wolne miejsce zapewniło mi natychmiastową możliwość podjęcia pracy. Potem wróciły wspomnienia szkarłatnych nocy bezbożnych pielgrzymek i niekontrolowane żądze odnowienia tych zakazanych radości. Rozpocząłem następną serię przeklętych deprawacji. Ponownie żółte prześcieradła stały się doskonałym materiałem dla diabelskich szczegółów mych przestępstw, porównywalnych z tymi czerwonymi tygodniami przerażenia. Do których można było się odwołać kilka lat przedtem. Ponownie policja zarzuciła swoje sieci i nie znalazła niczego. Moje pragnienie szkodliwych nektarów zmarłych wzrosło do pożerających ogni i zacząłem skracać okresy między mymi wstrętnymi wyczynami. Zdawałem sobie sprawę z tego, że wstępuję na niebezpieczny grunt, ale demoniczna żądza pochwyciła mnie w swe macki i pchała coraz dalej przez cały ten czas mój mózg stawał się coraz bardziej otępiały na wszelkie wpływy poza zaspokojeniem chorych żądz niewielkie szczegóły tych diabelskich eskapad umykały mej pamięci jakoś gdzieś pozostawiłem ważny ślad Niewystarczający do tego, aby spowodować moje aresztowanie, ale wystarczający, aby skierować na mnie podejrzenia. Poczułem, że jestem śledzony, lecz nie mogłem pokonać rządy zdobywania dalszych zmarłych dla zaspokojenia mej niespokojnej duszy. Nadeszła noc, w której gwistki policjantów wypłoszyły mnie z diabelskiej rozkoszy napawania się ciałem mej ostatniej ofiary ze skrwawioną brzytwą w zaciśniętej ręce. Jednym zręcznym ruchem zamknąłem ostrze i włożyłem je do kieszeni płaszcza. Później Straż Nocna zapukała do mych drzwi. Wybiłem okno krzesłem dziękując Losowi za wynajęcie lokalu w niedrogiej dzielnicy. Wyskoczyłem na małą uliczkę w chwili, gdy odziane w niebieskie mundury postacie wpadły do mieszkania przez roztrzaskane drzwi. Przez chwiejące się płoty, brudne podwórza, za walącymi się domami, uciekałem skąpo oświetlonymi wąskimi uliczkami. Pomyślałem natychmiast o lesistych bagnach za miastem i postanowiłem przebiec piętnaście mil, aby do nich dotrzeć. Gdybym tam dotarł, byłbym czasowo bezpieczny. Przed świtem wpadłem w zakazane pustkowia, potykając się o korzenie na wpół umarłych drzew, których nagie gałęzie wyciągały się jak groteskowe ramiona starające się objąć mnie w szyderczych objęciach. Chochliki niegodziwych bogów, którym ofiarowałem me bałwochwalcze modlitwy, musiały kierować mymi krokami w tej bagnistej krainie. Tydzień później, wychudzony, poobijany i pokrwawiony, wynurzyłem się z lasów o milę od Fenham. Jakbym daleko nie umknął ścigającym, nie odważyłem się pokazać, gdyż wiedziałem, że musiano rozesłać ostrzeżenia przez radio. Miałem nadzieję, że potrafię zgubić ślady. Po tej pierwszej nocy nie słyszałem już obcych głosów ani przedzierania się ciężkich ciał przez krzaki, może uznali, że moje ciało leży gdzieś w jakiejś zastałej sadzawce lub lepkim trzęsawisku. Dławił mnie głód, dusiło pragnienie, sprawiając, że moje gardło stało się spieczone i suche. Jednak daleko gorszy był nieznośny głód mej duszy, łaknącej pobudzenia, które znajdowałem tylko w bliskości zmarłych. Moje nozdrza zadrżały w słodkim rozpoznaniu. Nie mogłem się już dłużej łudzić myślą, że ta żądza jest tylko zwykłym kaprysem rozgorączkowanej wyobraźni. Teraz wiedziałem, że jest to nieodłączna część samego życia, bez której wypalę się jak pusta lampa. Przyzwałem całą swą pozostałą energię, aby wsparła mój przeklęty apetyt. Mimo grożącego niebezpieczeństwa wybrałem się na rozpoznanie terenu, przeszukując kryjące mnie cienie jak jakieś odrażające widmo. Ponownie poczułem, że jestem prowadzony przez jakiegoś niewidzialnego satelitę szatana. Nawet moja grzeszna dusza poczuła przez chwilę odrazę, gdy znalazłem się przed mym rodzinnym domem, sceną mego młodzieńczego dziedzictwa, nagle te niepokojące uczucia znikły. Ich miejsce zajęła przemożna namiętność. Za tymi gnijącymi ścianami starego domostwa znajdowała się moja ofiara. W chwilę później wspiałem się przez parapet roztrzaskanego okna. Przez chwilę nasłuchiwałem. Każdy mój zmysł był czujny, każdy mięsień napięty do działania. Cisza upewniła mnie. Kocim krokiem skradałem się przez znajome pokoje do miejsca, w którym potężne chrapanie wskazywało na to, że znalazłem obiekt zaspokojenia mych cierpień. Westchnąłem w spodziewanej ekstazie, gdy otwierałem drzwi do sypialni. Jak pantera, podszedłem do leżącej na wznak postaci, wyciągniętej w pijackim otępieniu. Moje palce zacisnęły się na jej gardle. Potem czekali na mnie matka i dziecko. W kilka godzin później znowu byłem z biegiem. Ale do mnie należała skradziona siła. Trzy nieruchome postacie spoczywały, aby nie obudzić się już więcej. Tak było dopóki jaskrawe światło nie przedarło się do mej kryjówki. Zobaczyłem pewne konsekwencje mej pochopnie doznanej ulgi. Ciała zostaną odkryte. Nawet najbardziej tępy wioskowy policjant musi połączyć tę tragedię z moją ucieczką z sąsiedniego miasta. Prócz tego byłem na tyle nieostrożny, że zostawiłem niezbity dowód swojej tożsamości, odciski palców na gardłach zmarłych. Przez cały dzień drżałem w nerwowym oczekiwaniu. Każde trzaśnięcie suchej gałązki pod mą stopą przywodziło myślowe wyobrażenia, które mnie przerażały. Tej nocy pod osłoną chroniącej ciemności przemknąłem się przez Fenham i udałem się do leżących za nim lasów. Przed świtem nadeszły pierwsze zdecydowane oznaki pogoni – odległe szczekanie psów. Uciekałem przez całą długą noc, lecz rankiem poczułem, że masztuczna siła zaczyna słabnąć. Południe przyniosło ze sobą nieodparty zew plugawego przekleństwa, i wiedziałem, że muszę paść, jeśli nie będę mógł doświadczyć ponownie tego egzotycznego zatrucia, które dawało tylko bliskość ukochanych zmarłych. Zatoczyłem szeroki półokrąg. Gdybym szedł teraz prosto przed siebie, północ zastałabym mnie na cmentarzu, gdzie przed laty pochowałem swoich rodziców. Moja jedyna nadzieja, czułem to z pewnością, leżała w tym, że osiągnę swój cel, zanim mnie pochwycą. Z cichą modlitwą do diabłów które zdominowały me przeznaczenie, skierowałem swe ołowiane nogi w kierunku mej ostatniej ostoi. Boże, czyż może to być, że minęło dopiero dwanaście godzin, odkąd wyruszyłem do mego widmowego sanktuarium? W każdej godzinie przeżywałem wieczność, jednak otrzymałem bogatą nagrodę. Niezdrowy zapach tego zaniedbanego miejsca był zapachem kadzidła dla mojej cierpiącej duszy. Pierwsze promienie poranka zaświtały na horyzoncie, zbliżali się. Mój wyczulony słuch pochwycił znów odległe szczekanie psów. To tylko kwestia minut, zanim mnie znajdą. I odgrodzą na zawsze od reszty świata, bym spędził resztę mych dni we wściekłej tęsknocie, zanim dołączę do mych ukochanych zmarłych. Nie powinni mnie pochwycić. Droga ucieczki stoi otworem. Może to wybór tchórza, ale to lepsze bez porównania lepsze, niż niekończące się miesiące niewysłowionego cierpienia. Zostawiam te zapiski w nadziei, że jakaś dusza zrozumie może dlaczego dokonałem takiego wyboru. Brzytwa spoczywała zapomniana w kieszeni mego płaszcza od czasu mej ucieczki z Bejborą. Jej zabarwione krwią ostrze błyszczało dziwnie w zamierającym świetle ubywającego księżyca. Jedno cięcie po lewym nadgarstku i wyzwolę się. Ciepła, gorąca krew znaczy groteskowe ślady na odrapanych, walących się kamieniach nagrobnych. Widmowe hordy pełzną przez gnijące groby. Widmowe palce kiwają na mnie. Eteryczne fragmenty niezapisanych melodii. Znoszą się w niebiańskim crescendo. Dalekie gwiazdy tańczą jak pijane przy demonicznym akompaniamencie. Tysiące małych młotów bije straszliwym dysonansem w kowadło wewnątrz mego chaotycznego mózgu. Szare duchy zarżniętych paradują w drwiącym milczeniu tuż przede mną. Palące płomienie niewidocznych ogni. Barzą ogniem piekielnym mą usychającą duszę. Nie, mogę już pisać.